Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś chciałbym poruszyć temat tego, czy warto kupić BMW i3 z range extenderem i ewentualnie dla kogo taki samochód jest najlepszy. Mam aktualnie, tak jak już wiecie z poprzednich odcinków, na kilka dni do testowania BMW i3 z range extenderem z baterią o pojemności 94 Ah. I po 4 dniach jazdy tym samochodem i po ponad 500 km już rozgryzłem, kto taki samochód mógłby kupić. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem samochodów z agregatem, z range extenderem, ponieważ uważam, że jak elektryk, to elektryk, ale tutaj właśnie wpadłem na to, że jest taki samochód jest świetną alternatywą dla osób, które się zastanawiają jeszcze nad przejściem na 100% elektryczny samochód, albo dla osób, które mają wymówki typu wszystko fajnie, mogę jeździć elektrykiem, ale co będzie, jak będę musiał nagle gdzieś jechać i mi zabraknie prądu albo coś. Takie wymówki też często słyszę. To auto jest, myślę, że dobrym rozwiązaniem właśnie dla takich osób, ponieważ ja na przykład teraz jadąc z Poznania do Wrocławia przejechałem już 130 km i postanowiłem sobie, że od rana będę jechał od początku, będę jechał na range extenderze, żeby zobaczyć, jaki jest zasięg. Przed chwilą mi się skończyło paliwo w range extenderze, znaczy skończyło się, no doszło do końcówki i już wyłączyłem, żeby nie zerować całkiem zbiornika. Przejechałem na samym paliwie na range extenderze 130 km. Podczas gdy range extender pracował, cały czas poziom baterii się utrzymywał na tym samym poziomie. Czyli range extender cały czas doładowywał baterię i bateria cały czas trzymała te 45-50%. Więc uważam, że to jest dobra alternatywa, ponieważ ja przed chwilą dopiero wyłączyłem range extender i miałem ponad niecałe 50% baterii, żeby dalej jechać, czyli 130 km zrobiłem na range extenderze i zużyłem do tego niecałe 9 litrów paliwa i do tego teraz sobie włączyłem teraz wyłączyłem sobie range extender, mam jeszcze z jakieś 80 km zasięgu na samej baterii, na silniku elektrycznym. Więc to jest taka fajna alternatywa. Wczoraj akurat nie miałem czasu, żeby doładować auto do 100%, więc miałem naładowane tylko w 60%. I tak stwierdziłem, że nawet nie będę się spinał, żeby gdzieś tam jeszcze jechać i ładować ten samochód, tylko sobie pojadę do Wrocławia na range extenderze, przy okazji sobie to przetestuję. No i przetestowałem 130 km jadąc dosyć dynamicznie. Na drodze ekspresowej jechałem 100 km na godzinę i zużyłem przy tym 9 litrów na 130 km. No to też nie jest dużo. I weźmy pod uwagę, że nie musimy jeździć z tym na co dzień, tylko to jest taka alternatywa. Jeżeli gdzieś się śpieszymy, czy jeżeli nie chce nam się ładować, czy coś, to zawsze możemy sobie ten range extender włączyć i się nie martwić o ładowanie. Także tutaj widzę dobrą alternatywą, właśnie to jest dla osób, które chcą się przesiąść, a się jeszcze boją. Ja bym sam doradził auto elektryczne w 100%, ale jeżeli boicie się zmienić auta na 100% auto elektryczne, no to uważam, że to jest dobra alternatywa, bo zawsze możecie sobie ten agregat włączyć, doładować akumulator i jechać bez problemu. Poza tym auto jest bardzo wygodne, naprawdę mega komfortowo się tutaj jedzie. Jestem w wielkim, wielkim szoku i uważam, że to auto BMW i3 z range extenderem jest naprawdę dobrą alternatywą dla osób, które chcą się przesiąść, a się jeszcze boją albo gdzieś tam mają jakiś taki tryb, że czasami muszą gdzieś nagle pojechać i się boją, że nie będą mieli baterii. Także polecam, bo tym autem naprawdę można pojechać daleko, daleko. Ja teraz mam 30% baterii, paliwo w range extenderze już mam praktycznie na rezerwie, ale wystarczy, że zatrzymam się na stacji, zatankuję za 40 zł i mogę jechać dalej. Kolejne 120 km na jednym tankowaniu. Gdzieś przy okazji znajdę ładowarkę, mogę się podładować. No super alternatywa, naprawdę. Cena tego samochodu, którym jadę, wynosi 184 tysiące złotych brutto, czyli o wiele taniej niż BMW i3S, którym jeździłem ostatnio, bo tam cena była, z tego co pamiętam, około 220 czy 240 tysięcy złotych. A tutaj mamy 184 i to już nie jest taka zła cena, biorąc pod uwagę, że mamy
możliwość właśnie doładowania sobie tego akumulatora za pomocą range extendera. Jedynym minusem tego, według mnie, znaczy minusem oprócz tego, że jest emisja spalin i nie jesteśmy autem elektrycznym tak naprawdę, to jest to właśnie, że mamy w dowodzie wpisane hybryda. I przez to, że mamy hybrydę w dowodzie wpisaną, no to nie możemy jeździć buspasem, nie możemy bezpłatnie parkować w strefach płatnego parkowania. Tutaj właśnie nam odchodzą te różne przywileje. Więc to jest minus, no ale to sobie trzeba skalkulować, czy to jest dla kogoś bardzo uciążliwe. Szczerze mówiąc, to największym udogodnieniem dla mnie jest jazda buspasem. Akurat ja gdzieś tam rzadko parkuję w centrach miast, gdzie trzeba kupować te bilety, także ja tego nie odczuwam, ale jeżeli ktoś ma, nie wiem, na przykład pracę gdzieś w centrum miasta, to może być dla niego wygodne, ponieważ można sporo zaoszczędzić. Czy nawet jeżeli ktoś mieszka w centrum miasta, gdzie są strefy płatnego parkowania i trzeba mieć jakąś, nie wiem, jakiś abonament wykupiony, żeby móc parkować bezpłatnie, albo jakieś miejsce wykupione, to tutaj jest fajnie w elektrykach, że nie trzeba się martwić, tylko można sobie parkować za darmo i się nie stresować, żadne mandaty. Znaczy, mandaty i tak się dostaje, bo jeszcze w Polsce świadomość jest dosyć niska, więc mandaty ludzie dostają i ludzie wystawiają te mandaty, no i trzeba później chodzić. Ja w grudniu chyba 3 razy miałem sytuację, gdzie dostałem mandat i musiałem po prostu z nim iść i go anulować. Niby nic, no ale już jednak tracimy około pół godziny na takie anulowanie, bo musimy iść do punktu gdzieś tam poboru opłat, do punktu, do jakiejś tam firmy, która zajmuje się pobieraniem opłat na tych parkingach. Zazwyczaj musimy wyciągnąć ustawę o elektromobilności i pokazać, że auta elektryczne mogą parkować za darmo, musimy pokazać dowód rejestracyjny, że wasze auto jest autem elektrycznym. Także czasami jest tak, że trzeba się tam ostro tłumaczyć. Niektóre miasta już się spotkałem, że wiedzą i tylko pokazałem dowód rejestracyjny i od razu anulowali, ale nieraz było tak, że musiałem się kłócić i niemalże patologicznie tłumaczyć starszej pani, że to jest auto elektryczne i od maja po wprowadzeniu ustawy elektromobilności można parkować za darmo. Więc niestety jeszcze w Polsce jest dosyć niska świadomość, ale jest to, idzie to w dobrym kierunku, bo coraz częściej spotkam się z tym, że ludzie mają jakieś pojęcie o tym. Wracając do samochodu, uważam, że ten samochód jest też przede wszystkim bardzo funkcjonalny. Przez to, że mamy tutaj dużo schowków, mamy tutaj gdzieś tam na przykład w drzwiach wielki schowek, gdzie możemy włożyć, nie wiem, z 2 butelki 1,5-litrowe wody, czy nawet 3, do tego jakieś pierdoły, do tego mamy tutaj 2 uchwyty na napoje jeszcze, mamy tutaj schowek w podłokietniku i pod podłokietnikiem mamy jeszcze większy schowek, tutaj mamy jeszcze jeden schowek. Auto jest naprawdę funkcjonalne i polecałbym szczególnie ten samochód dla kobiet na przykład, które jeżdżą po mieście tylko do pracy, robią mało przebiegu, no bo to jest auto idealne, żeby tutaj gdzieś włożyć, tutaj nawet pod monitor można coś sobie włożyć. Jest naprawdę tutaj dużo schowków, gdzie nie jedna kobieta byłaby w raju, że tutaj sobie może włożyć torebkę, tutaj może włożyć napoje, tutaj może sobie jakieś kosmetyczki włożyć, tutaj jeszcze coś. Jest naprawdę tutaj multum tych schowków i myślę, że dla wielu kobiet byłoby to na plus. Dodatkowo auto ma stylistykę taką, jaką ma, czyli jest takie designerskie, jest takie innowacyjne, jest inne po prostu. I co też niektórym się podoba, niektórym nie. Ja nie ukrywam, że na początku to auto mi się nie podobało. Pierwszy raz chyba widziałem ten samochód w 2014 roku, miałem okazję wsiąść do niego. I wtedy mi się nie podobał, a dzisiaj mi się podoba przede wszystkim funkcjonalność. Teraz po tych 4 dniach kolejnych z BMW i3 stwierdziłem, że jest ono naprawdę bardzo funkcjonalne, bardzo wygodne w użytkowaniu takim codziennym, miejskim. Zrobiłem już ponad 2000 km BMW i3 i przekonałem się do tego samochodu. Na początku tak podchodziłem trochę niechętnie, ale naprawdę w użytkowaniu jest wygodne. Poza tym, że z tyłu pomiędzy fotelami mamy uchwyty na napoje, które bym wyrzucił, żeby móc się z tyłu położyć podczas ładowania. Poza tym wszystko tutaj jest super rozwiązane. Jest parę takich drobiazgów, jak na przykład nie rozumiem, dlaczego ten samochód nie może pokazać nam prędkości, znaczy mocy ładowania. Dlaczego nie możemy rozpocząć i zakończyć ładowania za pomocą, nie wiem, przycisków, wyświetlacza. Dlaczego ten wyświetlacz z przodu jest taki mały? Zobaczcie, jak on wygląda. Dlaczego to nie może być w
100% wypełniony ten ekran. Ten ekran tak samo, dlaczego on nie może być większy? Także jest parę gdzieś takich różnych mankamentów, które ja bym jeszcze gdzieś usprawnił, ale może niedługo jakiś lift będzie, BMW i3 i pozmieniają. Ale jeżeli chodzi o wygodę jazdy i o komfort, to polecam, bardzo, bardzo polecam ten samochód. To na tyle w tym odcinku. Chciałem tylko właśnie powiedzieć o tym, o moich przemyśleniach na temat Range Extendera. Tak jak mówiłem, ja osobiście nie wolałbym 100% elektryka, ale jak ktoś gdzieś ma jakieś obawy, to jest idealny samochód, żeby się przesiąść z auta spalinowego na coś w stronę elektryka. Jeszcze nie do końca, ale już połowicznie. I myślę, że po tym samochodzie już każdy z pewnością będzie w stanie kupić auto elektryczne i nie będzie się stresował. Także dzięki za oglądanie. Jakbyście chcieli sobie kupić auto elektryczne, to polecam BMW Team we Wrocławiu, za sprawą którego to właśnie salonu miałem możliwość wypożyczenia tego samochodu na kilka dni i przetestowania. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.